Dzisiaj przepis na przepyszną marchewkę, której nigdy w życiu nie jedliście, a tak naprawdę wszystkie składniki macie w lodówce. Marchewki muszą być małe, nie mogą być grube, bo wtedy mają słodszy smak. I co robimy z marchewką? Oczywiście, obieramy. Następnie kroimy marchewkę. Kroimy w ten sposób, żeby każdy kawałek był taki sam. Biorę, kroję i obracam. Obracam i kroję. Tak pokrojoną marchewkę wrzucam do garnka i dodaję nie za dużo letniej wody. Ta woda ma tylko delikatnie przykryć całą marchewkę. Wrzucam masło, wciskam sok z połówki pomarańczy, dodaję jedną łyżeczkę cukru i jedną łyżeczkę soli. Całość gotuję do momentu, aż praktycznie cała woda mi odparuje. Kiedy cała woda już prawie wyparowała, dodaję teraz soku z cytryny. Na samym końcu dodaję odrobinę posiekanej zielonej pietruszki. Jak podacie taką marchewkę na stół, to przysięgam wam, wszyscy klękną z wrażenia.